wiele dla mnie znaczyła, wiele dla niej zrobiłem. Aha. Ale chcę iść do przodu dalej. Mogę się tym poszczycić, że nie zaliczam się do grona celebrytów, którzy są znani z tego, że są znani. Jest trzech facetów, skrajnie różnych, skrajnie o innych poglądach na życie, trzy silne kręgosłupy. No to się nie da bez zgrzytów. U mnie ceną jest życie rodzinne, tego się nie da pogodzić. Tutaj. Aha. Bardzo ciężki wybór, tak jak wielu artystów. To nie jest tylko moja sprawa wyboru, ale no nie da się czegoś odrobić, kiedy poświęcasz się swojej pasji, a potem przyjeżdżasz i prezentami w ciągu godziny, dwóch dni, trzech. No nie da się nadrobić tego z czasu, niestety. Andrzej Sołtysik, zapraszam. Jak mówił konferencjer wszechczasów Piotr Bałtroczyk. Witamy serdecznie, dzień dobry. Oto gwiazda Sołtysika na dzień dzisiejszy, jak to się mówi niepoprawnie, Michał Wójcik. Witam cię serdecznie, Andrzeju. Witam kochanych i kulturalnych telewizorów, no bo któż inny mógłby oglądać o tak wczesnej porze ten program? Znowu sobie robisz jaja. Jaja. Nie jesteśmy w telewizji, nie jest to program prawny. Ja już tam nie prowadzę, już tam nie pracuję. Hello. Czyli to jest internet, możemy sobie pozwolić na więcej. Wszystko. Tak jest. Dobrze. Drogi Michale, chciałem z tobą ustalić najpierw kilka rzeczy. Utalentowany pan Wójcik. To ty, prawda? Myślałem, że o Marcinie właśnie. Nie, no jesteś utalentowanym człowiekiem. Był taki kiedyś film, utalentowany pan Ripley, także. Dobrze, za to dobrze, się dobrze, się dobrze. Może pan punkt Tak, ale ustalmy. Ty jesteś ten chudy, prawda? Tak. Cały czas. Już się... nieco dokładnie, ale tak, jeszcze tak. Jeszcze tak. To się wciąż niezmienne to jest, tak? Tak, jest to niezmienne, ponieważ cały czas jest walka przy bufecie porannym, także wiemy, że Waldek lubi, ale już coraz mniej je. Aha. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale lubi. Ja jem no tyle, ile jem, a Marcin tak odnośnie jak ćwiczy, to jak widzę, że tak je, jak ćwiczy. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o tożsamość i identyfikację, że mimo wielu, wielu, wielu lat na scenie, ciągle ty jesteś ten chudy, a Marcin to ten drugi. I nie jesteście braćmi. I nie jesteśmy braćmi i wolę to sformułowanie niż na przykład Marcin to jest ten mądry, a jestem ten głupi. Aha, no tak. Ale tak się przyjęło. Kiedyś nawet próbowaliśmy zamienić rolę, no publika tego nie kupiła. Dobra, skład także jest... dziękuję bardzo. Skład zasadniczy jest niezmienny, wasza trójka męska. Waldemar... Marcin, przepraszam. Tak? Tak, Waldemar, Marcin i Michał. Michał. Oraz ważna postać też akustyk, tak? Emil? Emil. Akustyk, kierowca? No, człowiek do wszystkiego. Teraz nazywamy go Emir. Okej. Okay. A też jest potrzebny ktoś na zapleczu sceny? Rekwizyty, przebrania? Nie, to ogarniamy sami, bo my wolimy mieć sami nad tym kontrolę, żeby nikt niczego tam nie pozamieniał, nie pogubił. Zresztą tak się skończyła przygoda ze skeczem Tofik. Kiedy my poszliśmy przed scenę do publiczności, tam robić sobie zdjęcia, autografy i tak dalej. I ktoś ukradkiem wszedł za kulisy i podtaranił mi ciuchy do Tofika. Także teraz podejrzewam, że tam w sypialni się dzieją niezłe sceny. Czyli dlatego nie gracie już Tofika? No nie ma tego podstawowego stroju. Ciężko. Tak, ale też nie lubiłeś już grać Tofika, prawda? Albo niektórych numerów już nie chcesz, nie chcecie grać. To nie można powiedzieć, że nie lubi się niektórych numerów grać. My lubimy grać wszystkie numery, natomiast mamy taką zasadę, że nie przypominamy tych starszych, wolimy iść dalej do przodu, grać nowe, z tego względu, że parę razy spotkaliśmy się, oczywiście ludzie bawią się przy numerach najbardziej, przy których znają, normalne. Ale jest coś takiego, że ten początek skeczu, kiedy wychodzimy i wszyscy widzą na przykład Tofika czy Chińczyka, to jest takie ale potem wszyscy to znają, więc jest taki, nie ma zaskoczenia i tak do końca kończy się. Czyli to takie zgrane numery, przepraszam. No tak. Ale powiedz to Stonesom na przykład, żeby nie zagrali I Can Get Low. No właśnie, tak. Albo świętej pamięci Wodeckiemu też musiał śpiewać pszczółkę. Pszczółkę, maje lub chałupy. No dokładnie.
Poza tym to był facet, który robił 3-4 imprezy dziennie, po 3-4 numery na każdej, więc tam była pszczółka na początek, a zacznij od Bacha w środku. W środku, tak. A na wyjście jeszcze wracam do tych miejsc i tak właśnie wychodzę. Status chciałem ustalić twój. Matko jedyna, co to jest? Twój status na Facebooku. Jesteś w związku? Obecnie jestem już w związku. Mogę to śmiało powiedzieć. Aniu, pozdrawiam cię, kocham cię. Osoba, bez której bym się nie podniósł po tym, co się stało ostatnio. Pilnuje mnie. No, mówię otwarcie, że stoczyłbym się, a może nawet dalej, bo sytuacje samodestrukcyjne bywały. No bo nie oszukujmy się, był to dla mnie potężny cios i szok. Takie jest życie. Mówimy o śmierci Janiny? Tak. 6 marca 2023, jeszcze rok nie minął. Jeszcze nie. Bo rozmawiamy 1 marca. No dobrze, a że tak zapytam, czy poczujesz, że minął rok i ta żałoba ma swój jakiś taki odpowiedni moment, że się może zakończyć? Wiesz co, stwierdzenie żałoba, właściwie znaczenie tego słowa jest to bardzo, bardzo indywidualna sytuacja, no bo niektórzy mogą być w żałowie rok, niektórzy mogą być 5 lat i całe życie. To zależy, jak się tą osobę już po śmierci usytuuje w swojej głowie, w swoim sercu. No, wiele dla mnie znaczyła, wiele dla niej zrobiłem. Aha. Ale chcę iść do przodu dalej. Chcesz powiedzieć, że ta żałoba się nie skończy po prostu? Znaczy tak? Nie. Chcę, pracuję nad tym bardzo mocno. Chcę, żeby się skończyło to. Tym bardziej, że jestem taką osobą, a nie inną, że ja jestem od tego, żeby ludziom przekazywać tą pozytywną energię, więc muszę oczyścić tą swoją głowę, tak. Muszę oczyścić to swoje źródło energetyczne. Tak. I no tak życie pokazuje, że im większy upadek u mnie, tym większa energia i bardziej się podnoszę. I do tego dążę w tej chwili. Czyli płaczesz? Płaczę. No, to jest smutna sytuacja, ale ten płacz mnie bardzo dopinguje. Okej. I płacz też wyzwala. I oczyszcza. I oczyszcza, tak. Umiejętność płaczu. Tak? Nie wszyscy ją posiadają. No nie wszyscy się przyznają do tego, właśnie. Ale no, to też jest trudne, no bo jednak mamy w tym naszym kraju taki status niepisany mężczyzny, który ma przynieść tego dzika do domu. I... To po pierwsze, ale kobiety też miewają trudności z płaczem, czyli wyrażaniem tych emocji i nie mogą dać upustu w związku z tym, prawda? I trzymamy, ściskamy, kurde. Tylko czy to jest fajne, że poruszasz ten temat, tylko właśnie czy to jest od nich samych to wychodzi, czy od nich jest to w tym momencie wymagane przez to, jaka jest pozycja kobiety w naszym społeczeństwie, w naszych czasach przede wszystkim. Ale przepraszam, o czym teraz? Mówię, że kobiety, wiesz, teraz przechodziły, poprzejmowały role, funkcje mężczyzn, dużo zawodów i tak dalej, wiesz, więc widzimy tą silną kobietę, która daje radę w życiu codziennym i zawodowym. No i może to właśnie od nich wymaga taka, że nie pokaże tego z tej słabszej swojej strony. Tak jak u facetów, prawda? Według wzorca. Tak może być. Wracajmy, bo nie chcę mówić o życiu społecznym, tylko o życiu indywidualnym. Chodzi mi o to, że nie ma podziału na płcie, jeśli chodzi o depresję, czy też różne inne dolegliwości, prawda? Depresja nie wybiera, tak. No właśnie. Lub inne izmy, alkoholizmy i uzależnienia. O to mi chodzi. Dobra. Rozwody, śluby. Ślubów w życiu ile miałeś? Dwa. Rozwody? No dwa. Dwa. No nie da się inaczej. Dobrze. I to już za tobą? To już za mną. Dobra, czyli powstała jakaś zgoda. No, jeżeli chodzi o moją ostatnią małżonkę, no to nie ma tam zgody. Ostatnia małżonka uważa, że ją bardzo skrzywdziłem. No i tam walczy cały czas ze mną. I pojawia się też pomówienia w związku z tym, tak? Przy tej walce, prawda? Wiesz co, no, ja tamten czas zostawiłem za sobą, bo oczywiście biorę krzyż na siebie i pokutuję, odpowiadam za to, natomiast no, nie wracam do tego, no bo jest zasada tych kroków do przodu, że jeżeli idziemy do przodu, to idźmy. No, nawet jeżeli wspominamy, a jesteśmy w tamtym okresie, no to nie idziesz do przodu, tylko cofasz się, uwstaczniasz. Tak, to prawda. Nie zapomnę tego, bo to są bardzo dobre doznania i sytuacje, na których można wyciągnąć dużo,
dużo rzeczy z tego. Natomiast no, nie, trzeba iść do przodu. Ale mówisz o sytuacji rozwód i komplikacje z tym związane oraz długotrwałość procesu, tak? Rozwód, komplikacje to jest jedna sytuacja, ale bardziej wcześniej przed rozwodem, co zrobiłem źle, do czego tak się, dlaczego tak się stało, dlaczego tak doprowadziłem do takiej sytuacji. Okej. Okay. No tak, bo rozwód, jak wiesz, drogi przyjacielu, to jest pod względem emocjonalności przeżycia drugie po śmierci osoby bliskiej doznanie. Rozwód jest ciężki, prawda? Potwierdzisz to? Rozwód jest ciężki, kiedy stajemy przed, raptownie przed właśnie taką sytuacją, że proszę bardzo, to są papiery, rozwód i wtedy to jest szok. Ale jeżeli myśli się o tym już od pewnego czasu i wie, że do niczego nie dąży dobrego ten związek i jest to nieuniknione w pewnym momencie, no to jakby już to się przechodzi inaczej, no, czego nie życzę tego oczywiście nikomu, bo to są ciężkie sytuacje i nie powinno tak być. Tak. Dokładnie. Słuchaj, Michał, jesteś znany przede wszystkim jako 1/3 kabaretu Ani Mrumru. Jesteś też znany jako Michał Wójcik, trzeba przyznać, prawda? Czasami odkleja się od ciebie ta łatka Ani Mrumru. Jesteś też osobną osobowością. Nie, no tak, oczywiście. No, tak jak każdy, czy Waldemar Wilkołek, czy Marcin Wójcik, tak. No, każdy z nas jest osobistością samą w sobie. I twoje życie jest skomplikowane, prywatne i mówiliśmy o rozwodach, o ślubach, o stanie psychicznym, o sytuacji na dziś. Zamieszkały Mysłowice, tak? Mysłowice, tak, Śląsk. I tam już zostanę na amen. Aha. Tak. Będziesz godą, gwarą śląską? Nie będę, nie potrafię. Nawet kiedyś próbowałem, ale mój przyjaciel Krzysiek powiedział, nie próbuj, daj spokój. Powiedział, nie, daj spokój. Okay. W tej godce to najlepsi są jednak ci z Rybnika, nie? Nie wiem, Kabaret ale... Młodych Panów. No tak, no tak, oczywiście, ale no to jest... To się trzeba z tym urodzić. To prawda. Ja pamiętam, jak pierwszy raz byłem na wizycie z moją byłą partnerką Ewą, mamą Charlie'ego, pozdrawiam Ewę i Charlie'ego. I byłem na pierwszy raz na spotkaniu z jej tatem i jak tatą mówił, to ja tak wyłapywałem bardziej niemieckie słowa niż polskie, ale przecudowna sytuacja, no ale Śląsk taki jest. Tak jest, tak. To jest tak jak z jazdą na nartach, albo pokochasz, albo nie przyjmiesz. Okej. Okay. Piękna ziemia śląska, Górny Śląsk. To jest jedyne miejsce na świecie, może nie wiem czy na świecie, ale w Polsce, gdzie powietrze się gryzie. Co to oznacza? Rozwiń. To znaczy, że jedziesz z dziećmi nad morze, prawda? Dzieci nagle przestają kaszleć, przestają mieć katar, jest cudownie, śpią całe noce i wracasz na Śląsk, otwierasz drzwi od samochodu i jest taki... I wracasz do samochodu. Okej, no to super wybór. Jest to jakiś urok, prawda. No. A źle ci było na Wyżynie Lubelskiej? Ja jestem po wsi nogą, jestem takim człowiekiem, który lubi nowe wyzwania, doznania i tak dalej, więc no, pojechałem za chlebem w Polskę. Mieszkałem w pięknej stolicy przez 7 chyba bodajże lat. W młodości? W młodości, tak. No, ale cóż... cudowne miejsce, lecz nie dla mnie. Okej. Okay. Jak wygląda twoja sytuacja z dzieciakami? Bo jest Julka, Jakub, Charlie, Michał. Tak. Różny wiek, Julka jest już pełnoletnia. No. Michał junior ma ile? 5. 5 lat już. 5 lat. No ale to jest ostry patchwork. Ta rodzina sytuacja... patchworkowa, jak to Marcin Prokop nazwał. Tak, dokładnie. Bardzo ładnie. No. Pozdrawiam Marcinka. Tak, no tak się potoczyły czasy. Dzieci się rozjechały po Polsce, mają ze sobą cały czas kontakt. Ja dzięki Jani będę podtrzymywał tą tradycję, żeby ich te 2 razy do roku razem skleić i pojechać czy na wakacje, czy na święta, czy tak dalej, bo to jest cudowne. No. To jest... Zresztą oni tęsknią za sobą. Cały czas Michał pyta się, Charlie zresztą ze mną mieszka od czasu do czasu, więc pytamy się o Kubę, o Julkę, kiedy przyjedziemy, kiedy pojedziemy. No tak jest ta tęsknota, to bardzo fajne. Kocze, a jakim jesteś tatusiem? Takim opiekuńczym? Kładziesz do łóżka, czytasz na dobranoc bajki? Michał nie potrafi. Pilnujesz porządku? No z porządkiem to jest różnie. Uwielbiam gotować, więc gotuję dla nich. Jak jest chwila, to gdzieś tam się powygłupiamy. Bardzo lubimy wodę. Jesteśmy zwierzakami wodnymi, więc baseny.
baseny, nurkowania, woda to Michał, Charlie, ja, Julka zresztą kiedyś pływaczka, więc cały czas. Pokazałeś gdzieś jaką Wielki Błękit, ten film Luca Bessona? Nie, no bo to nie, to jest za mocny film. Dlaczego? No przecież to jest o miłości do wody, do morza, do... No ale wiem jak się kończy jednak. No to nie jest takie, żeby im pokazywać, że jest ta druga droga, którą można w pewnym momencie pójść. No nie, nie, nie. Myślałem o tym, znaczy myślałem nawet w ogóle o sytuacjach nurkowych. Aha. I są takie możliwości. No Charlie musi poczekać, aż będzie miał 10 lat. Aha. Tego zabiorę pod wodę. Do Egiptu? No Egipt jest taki najłatwiejszy, żeby się rozpływać płytko, ta, ciepło, ta, więc ta, ta, ta. Zobaczymy. Okay. I też wiele razy tam byliście, bywaliście, tak? Tak, tak. Ta. A Szarm to nawet się znalazł w jednym waszym numerze. Tak, tak. I to jest prawda. To nie gadamy. Tak, tak, to, tak. Tak jest. No dobra, czyli z patchworkiem dajesz radę. Teraz tak, jeszcze kilka ustaleń, bo przed rozmową poprosiłeś mnie o to, żeby cię nie pytać o sprawy rodzinne i prywatne. Ja teraz tylko informacyjnie zapytałem o ten status, o związki, żeby ustalić twój stan ducha. Osobowy, ducha i posiadania też. Posiadania. Wzrost? 186, chyba jeszcze, nie wiem, aczkolwiek już jestem po 5 z przodu, więc już się kurczę. Mhm. Waga? Nabieram. Myślę, że teraz koło 80. Co ty gadasz? Aha, przy 180 to jest okej. Okay. Mam taką saszetkę, naprawdę. Dobra. Dobra. Myślałem, że odpowiesz, że nie, zawsze ta sama. Latami 70, aha, tam między 1 a 5 i tak dalej, ale no nie, teraz myślę, aha, że koło 80. Dobra, kolor oczu? Szaro-zielony. I znaki szczególne? Ucho. To wiadomo, to chyba cała Polska wie, ci co mnie znają. Ucho odstające, krótsza noga o 1,5 cm po wypadku, ale tego nie widać, oszukuję. O ile, przepraszam? O 1,5 cm. Sporo. Chodzę takim raperskim krokiem. Ale no ucho, głos. Czego nie... Jak głos? Co głos? No, ja na przykład... Jak siebie słyszę w telewizji, to mi się wydaje, że to nie jest mój głos. Że to jest tak, gdzieś tam coś się zmieniło. No. Ja tego nie rozróżniam. Natomiast wchodzę do sklepu i coś tam rozmawiam i pani na przykład pyta, ja pana znam. Ja mówię, nie, nie. A, głos! Dobrze, już wierzę. No. Więc okay, gdzieś tam ten mój głos jest rozpoznawalny. Ale czy bym się wyróżniał? Nie, no. Jestem zwykłym, szarym człowiekiem, który ma możliwość spełniać swoje takie... Tak, oczywiście ma możliwość, ale ta możliwość wynikała z posiadania pewnego talentu, prawda? I jego wykorzystywania do spełniania. O czym nie wiedziałem. Że masz talent. Że mam talent. Nie było wtedy tego programu. Nie było, mam talent. Nie wiedziałem. Do kiedy nie wiedziałeś? Nie wiedziałem do 90 roku, kiedy przyjechałem odwiedzić moją koleżankę w Lublinie. Okay. Czyli do 18, masz 18 lat. W 90. 28. Przepraszam, tak. Dobra. I odwiedziłem koleżankę w takiej kafejce. Mhm. Tam była ówczesna siedziba Teatru Scena Ruchu w Lublinie. Mhm. Była prowadzona przez świętej pamięci Mirosława Olszówkę. I był nabór adeptów. I tak wlazłem do tej kafejki, tak patrzę, masa ludzi siedzi przy stolikach, ale puste stoliki, nic nie pozamawiane. Pytam się Edyty, o co chodzi? A mówię, wiesz, co jest nabór adeptów i tam na sali przesłuchuje ich właśnie Mirek i tam wchodzą, rozmawia i tak. No, ale tam siedzieliśmy przy barze, gadaliśmy, po czym wyszedł Mirek po tam ostatnim tym naborze i Edyta do niego mówi, a Mirek, weź go na salę, porozmawiajcie. No to jest taka małpa towarzyska, to tam sobie pogadajcie. Ja mówię, nie chcę w ogóle, to nie ja. A Mirek, chodź. Poszliśmy na salę i już nie wróciłem do Holandii. Aha, ta-da. I koniec. Aha, kilka zdań, dwa zadania takie ruchowe mi pokazał i powiedział, Michał, musisz zostać. Okej. Okay. I koniec. Mało tego, ta rozmowa, jego entuzjazm, jego... To takie zarażanie tym, co zobaczył i co mogę zrobić. I co. No, takie coś po raz pierwszy ja poczułem, że ktoś uwierzył we mnie tak naprawdę, pomimo tego, jaki jestem i nie znając mnie w ogóle. Nie? Oraz. Albo nawet nie pomimo, tylko a propos twojego fizyku. Tak, w ogóle tak. Też, tak. Chudy, długie włosy. No. Mama ściła mnie tak na pazia, żeby nie było uszu widać. Szlachcicu szyło się tak, a on mi się miskę osuwało, szło tak.
Okej. Okay. Dobra, ile lat istnieje Ani Mru Mru? Och, no od 1999 roku, 2 grudnia, była premiera pierwszego programu. Więc to już będzie 24, no bo 5 będzie w grudniu, tego roku, tak, tak. No, za pół roku. Za pół roku, co no, ty gadasz? No za 9 miesięcy. No, to... no dobra, ale 25. Tak. 25 lat. Spodziewałeś się na początku? Nigdy tego nie myślałem o tym w kategoriach, ile to będzie trwało i jak dalej. Nie, to u mnie tak to nie działa. Czyli jesteście tylko nieco młodsi od kabaretu Moralnego Niepokoju. O 2-3 lata. Tak, 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 tak. Dobra, a jak was określił Kuba Wojewódzki? To mi się spodobało, bardzo ładne. Powiedział o nas, że jesteśmy Rolling Stonesami polskiego kabaretu. To, ale to takie ładne, ładne. Tak, tak, ładne, ładne. Długowieczność, dinozaurowatość, ale to nie przeszkadza. Oraz to tylko rock'n'roll. Tylko rock'n'roll. A czy Kuba powiedział, kto jest Jaggerem, a kto Richardsem? Nie, 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 nie. Dobra, no to ja ci powiem. No. Nie jesteś Jaggerem. Nie, no, ja wiem, ja nie jestem Jaggerem. Ja nie jestem Jaggerem. No, jesteś Richardsem. Jestem Richardsem. Tak. On też miał wypadek, spadł z palmy, tak? Tak, tak. Tak. To on wygląda, jakby miał cały czas wypadki. No właśnie. W związku z tym, kim jest Waldemar? Basistą, perkusistą, Charlie Watson z świętej pamięci? Ja myślę, że basista, który zjadł perkusistę. Okej, dobra. Albo perkusista, bo siedzący. Siedzący. Tryb życia. Nie, no. Bardzo okay. Miłe porównanie, no ale wiadomo, że personalnie ciężko. Jasne. Słuchaj, w związku z tym, jesteście jak skoro jesteście jak rock and roll band, to musiały być kryzysy, konflikty, odejścia, kłótnie. Tak. Tak, oczywiście, to jest normalne. I, no. I pewnie parę razy groził wam rozpad. Nawet nie parę razy. Okej. Okay. To są sytuacje wewnętrzne, napięcia. No, słuchaj, jest trzech facetów, skrajnie różnych, skrajnie o innych poglądach na życie. Mhm. Trzy silne kręgosłupy. No to się nie da bez zgrzytów, bez wymiany zdań, opinii, nawet politycznych, gdzie o polityce nie gadamy. Natomiast no, trzech facetów o różnych potrzebach, więc zdarzają się zgrzyty. Natomiast wyszliśmy z takiego założenia, że raz na jakiś czas, jak już czujemy, że tam było wewnętrzne napięcie, no to książka na stół i w krótkich żołnierskich słowach trzeba było sobie to wytłumaczyć. Okay, to jest pierwsza zasada. A druga zasada, która nam bardzo pomogła, to o tym też mówiliśmy, że kiedyś na początku jeszcze nawet spędzaliśmy ze sobą czas wolny i wakacje i tak dalej. Fajnie, no bo to zachłysnęliśmy się tym wszystkim i tak dalej, więc to było bardzo fajne, nawet takie prorodzinne. No ale jeżeli się spędzało ze sobą 20 parę dni w miesiącu, no to nawet dla tej kultury osobistej, tak, higieny, współżycia, to trzeba dać sobie ten czas, żeby za sobą zatęsknić, więc... Okay. Więc jak się rozjeżdżamy z trasy, to nie dzwonimy do siebie. No tam wiadomo, są sytuacje, kiedy tam teraz na przykład programowe i tak dalej, pytania, to tak. Ale dajemy sobie tą przestrzeń i ten oddech, żeby po jakimś czasie właśnie tak, kiedy jedziemy w trasę, co robimy i tak dalej. Bardzo ładne to jest, bardzo fajne. To dobrze. Ale pamiętasz jakiś taki moment największego kryzysu swojego, ze swojego punktu widzenia? Czy ty na przykład chciałeś odejść? Czy była taka sytuacja, że myślałeś o tym, żeby... Odejść nie, natomiast no, ja jestem introwertykiem, biorę wszystko do siebie sam. Staram się rozwikłać te problemy. Oczywiście nigdy mi to nie wychodziło i było tylko same gruzy z tego. Natomiast miałem takie sytuacje oczywiście. Kiedy tam były moje zawirowania w życiu, podejmowania pewnych decyzji, stanu obecnego i tak dalej. I niedbałości o swoją osobę, że miałem tą świadomość, że koledzy już mają dosyć mnie, tego dobra. Stanu, tak, tak. Że wujcik weź się ogarnij, no bo tak nie może długo być. Tym bardziej, że no wychodzimy do ludzi, dajemy im tą radość i nie możemy pokazywać z tej strony takiej osobistej, no bo to widzę, nie obchodzi. Tak. To jest, za przeproszeniem, Jan Nowicki kiedyś naprawdę na urodzinach siedzieliśmy, rozmawialiśmy o ostrzykiwaniu się mężczyzn w telewizji i tak dalej. I on powiedział, panowie, no po pierwsze,
mężczyzna musi się zestarzeć z honorem, a po drugie, jesteśmy od tego odśmiania jak dupa srania. Panie Nowicki był geniuszem po prostu takiej sentencji. Janek, no i tak to jest. To potrafił. I tak to jest. No, widza nie obchodzi, jakie mamy poglądy polityczne, co się dzieje u nas w domu i tak dalej. Mhm. Tylko on przychodzi, bo chce się pośmiać, chce zapomnieć o tych rzeczach. Więc. Tak jest. Ale szefem waszej paczki jest Marcin. Marcin jest tak, tym tak. mózgiem takim, który zajmuje się warstwą tekstową, pomysłami, my tam się wymieniamy, a on potem to pisze wszystko. I on zajmuje też zebrania, ale albo mówi do pracy, teraz do pracy, tak jest. To jest ten moment. I ksywa Marcina od zawsze była Dżabar? Dżabar. Od zawsze? Od zawsze. Znaczy od zawsze, od momentu, kiedy ja go poznałem, kiedy był po studiach, no bo on tam na studiach dostał właśnie Karim Abdul-Jabbar, jeżeli chodzi o koszykówkę. A bon, okay. I pan filmowiec teraz powie, gdzie występował Karim Abdul-Jabbar? O, a, w Space Jam. Space Jam. Film z Bruce'em Lee. Co ty gadasz, wejście z... Nie wejście smoka, kiedy wchodził po wieży do góry i tam co piętro był inny mistrz. A, i na górze był Karim Abdul-Jabbar jako karateka, bo on ćwiczył karate, tak naprawdę. Co to był za film? No dobra, sprawdzimy. Płonące pięści, gorące... Nie, aha, dobra. Nie, to... Nie chcę zmyślać teraz, ale tak, to jest... No, cośmy się popisali teraz. Koszykarz, tak. Popisaliśmy się teraz. Ty jako... Nie, to ty wiesz o ogólną. Ja nie. Aleś mnie wpuścił w kanał. Dobra, Marcin jest szefem, jest Dżabarem. Tak, to mu pasuje. Lubi to swoją ksywę, tak? Lubi. A czy Waldemar, zwany Kołkiem, lubi? No tak, no Kołek od Wilkołek. Kołek. Też lubi, tak? Bo, no. Oczywiście. Tym niemniej jednak często, gęsto mówi się o nim Waldemar. Waldemar natomiast. Nie, Waldemar to jest jego alter ego, który kiedyś się pojawia i nie do końca chciane w towarzystwie. Nie, aha, natomiast dobra. Waldek, jeżeli ma takie, odczuwał swojego rodzaju potrzebę katarzis, oczyszczenia się i tak dalej. Nie? Więc przywoływał tego pana Waldemara. Stawał się Waldemar. Tak, i tak, taki Mr. Jack już tak, i tak i pojawiał się pan Waldemar i wtedy wszyscy już wiedzieli, że to już jest czas, żeby... To jest koniec imprezy. To jest koniec imprezy. Tak. Nie do końca. Nie, on kochany taki. Aha. Czyli Waldemar nie jest złośliwy, wkurzony, głodny. Jest bardzo, ale to bardzo, bardzo bezpośredni. Aha. Tak. A Kołek normalnie nie. Nie. Walduś nie. Waldek nie. Natomiast pan Waldemar, tak. Okej, okay, mam tutaj tak, wypisane twoje najlepsze role, the best of. I przyznaję, że wybór był mój. Ale też posiłkowałem się głosem ludu, Vox Populi. Sprawdzałem komentarze i tak dalej. A więc jeśli chodzi o 5 najlepszych, to trzeba wymienić supermarket. No tak, to jest pierwszy numer. Tak. Czyli ty jesteś człowiekiem, który pokazuje. Tak. Czyli ty jesteś ten, co pokazuje. Znaczy, ten, co pokazuje, tak. Nie chudy, tylko ten, co pokazuje. Tak. Tofik, legendary. Tak. Sprawa, absolutnie. Człowiek guma, nie człowiek guma, no byłeś tym manekinem wnoszonym przez Dżabara. Mówisz o pacynce. Tak. Brzuchomówca, przepraszam. Myślę, człowiek guma jakiś brzuchomówca. Rola z jakiegoś filmu innego? Błąd. Kurde, człowiek guma. Wiesz, tak się kojarzy człowiek guma. Tak. Ale to świetny numer. Brzuchomówca, świetny numer. Zostaliśmy posądzeni o plagiat w ogóle. Aha. Bo w tym samym momencie, kiedy my robiliśmy ten program i to chyba Brzuchomówca był na pace jako Grand Prix, nie pamiętam, chyba w tym programie, a w tym samym momencie była premiera filmu Chicago i tam właśnie jest ten, który ma tą baletnicę taką na kolanie i tak dalej, a myśmy w ogóle o tym nie wiedzieli i zrobiliśmy tą właśnie Brzuchomówca, pacynkę. No i tam były takie, chodziły takie pogłosy, że o, plagiat, a w ogóle nie wiedzieliśmy o co chodzi, tak. A Tofika już nie gracie nie z powodu, że nie chcesz, tylko że nie ma kostiumu, tak? Tak. Była taka sytuacja, że wyszliśmy do publiczności przed sceną, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcia, autografy i tak dalej. I ktoś niestety, słuchaj, mówię do ciebie, teraz mówię do ciebie.
Nie, dziękuję, tutaj masz blisko. Dziękuję ci. Dziękuję. Nie, no ktoś skubnął nam ciuchy do Tofika, po prostu. Chamstwo! I grubomieszczaństwo! Drobno. Drobno. Grubo. Grubo. Ci z tym grubo. No teraz mamy. Oddawaj kostium. Oddawaj kostium, ty. Chociaż nie, jak mu służy w sypialni, dobrze, to wiesz. Ulala. Tak, tak, Tofik, Tofik. Kochany Tofik. I sketch z koniem. Najdziwniejszy sketch świata i ważny na pewno najdziwniejszy. Tytuł, dobrze mówię, sketch z koniem, prawda? Tak, tak. Koń, po prostu koń. Koń. Nie wiem, dlaczego publiczność go uwielbia. Ja też, ja... Muszą Państwo wiedzieć, i Ty również, Andrzeju, że ja tak naprawdę od niedawna dopiero się oglądam w telewizji. Oglądam skecze ze sobą, bo nie oglądałem nigdy siebie. Dobre, no. Nie wiem dlaczego. Robię to tak od jakichś 5 dopiero lat. O dziwo, śmieję się. Jest okej, jest okej. Śmieję się. Czasami siedzę i tak robię takie... Jaki ty jesteś głupi. Ale to w pozytywnym słowa znaczeniu oczywiście. Głupi na scenie, głupi tak. Scenicznie, prawda? Tak, tak, tak. Jako Chińczyk, powiedzmy uproszczony. Natomiast, natomiast koń to była taka nostalgia i też po iluś tam rozmowach wśród właśnie nas, Waldek Marcin i ja, pomyśleliśmy sobie, że słuchajcie, dawno nie było jakiegoś numeru ruchowego, no, ludzie za tym tęsknią, tak. Oczekują od Michała, to tak. Trzeba coś wymyśleć. No ale co? No i tak nie wiadomo co. Nie pamiętam, czyj to był pomysł, że właśnie, żeby zrobić to ujeżdżanie. To mnie to bardzo bawi, jak te konie tak bokiem. No i no to zrób. A ja tak, no weź i zrób. No i siedziałem faktycznie na necie, oglądałem te wszystkie hipiczne zawody, jak oni tam chodzą i tak dalej. I konstruowałeś sytuację. Przejścia bokiem, przeplatanka. Tle gra marsz Radeckiego, tak? I to jest muzyka, która też jest tam właśnie na zawodach. Tak. Więc tam wszystko jest dokładnie. Jak zareagowało środowisko koniarzy? Pozytywnie. Bardzo, bardzo im się podobają, podoba się numer, a zwłaszcza końcówka. Tam jest, nie wiem, powiem, tam jest taki moment, jak konie kładą się na boku, to nie mogą nóg złączyć. Więc ja jak się też kładę, to mam takie... I to jak zobaczyli, że bardzo ich śmieszy. Dobra. I The Best Of, numer 5, kolejność nie ma znaczenia. Aha. Islandzki stand-uper. Gunnar. Uważam, drodzy Państwo, że to jest najlepsza rola Michała Wójcika, to obecnego. Wolno mi to mówić, bo widziałem ich wszystkie skecze, znam ich od dawna i jestem od niego starszy. A poza tym znam się trochę na kabaretach, nieprawdaż? Tak, przyznaję się, jest starszy. Gunnar. What the fuck? Co za pomysł? Skąd, gdzie? Jaka jest geneza? Geneza jest taka, że trzeba było zrobić stand-upera. Nie pamiętam, kto wpadł na pomysł, że to ma być islandzki, żeby w ogóle mówić, żeby tylko mówić, no ale trzeba było jakąś historię opowiedzieć. To było to Eja Flakla Ljokulsson, to jest tam wymieszana nazwa tego wulkanu, który sparaliżował całą Europę. No i tak powstał. Mieliśmy różne wizje. Ale to się wyklarowało przez obserwowanie mnie. Marcin mnie obserwował tak powoli. Praktycznie całość numeru jest opowiedziane w zapowiedzi. Tak. No zapowiedzi jest częścią. No ale problem został z językiem islandzkim. No kto, jak się nauczyć tak dalej. Więc słuchanie filmów, seriali, programów, żeby złapać tylko melodykę. Tak. I zostało to bardzo dobrze przyjęte. Ale dużo pracy, przepraszam, tego słuchania dużo. Tak, troszeczkę było. No, na szczęście to złapałem. Nawet kiedyś znajomy, jak został ten numer pokazany szerszej publiczności, czyli w tak zwanym telewizorze, ktoś zadzwonił, czy gdzieś tam poszło tak, że siedział z babką, która zna islandzki, i żeby jej przetłumaczył ten numer, to ta jego koleżanka powiedziała jeden, może dwa wyrazy.
Tak, tak, tak. A reszta to tak bliżej szwedzkiego, nie, aha, ale mówię, że nie. A czy jeżeli stajesz się Gunnarem, to zawsze mówisz to samo, tak samo? Ten wymyślony tekst, czy melodykę tekstu, czy... Tak. Aha. No nie da się inaczej, nie. Nie, nie. Próbowałem tam odbiegać. Znaczy w ruchach, to zależy też od publiczności, jak ona reagowała na to, to tam próbowałem dodawać i tak dalej, ale no nie, no. Poza tym no nie mogę zmieniać żartu, co powiem tu jednym taki żart, a drugim inny żart, no nie, no trzeba... No, Greta musi być Greta. Greta musi być Greta, nie, dokładnie. Tam są jakie trzy postacie kobiece, tak? Greta, Ingrid i Greta, Ingrid, o kurczę. I coś tam jeszcze jest, musimy sprawdzić. Inga, nie, Greta, Ingrid. No właśnie, ale on jest starszy. Życie po 50 bywa ciężkie. Dobrze, a twoje ulubione numery ze 3? Oś, to dużo, jest bardzo dużo niż 3. No. Czerwony kapturek. Tak? Tak, czerwony czyli kapturek. Czyli przepraszam, ta sytuacja, kiedy... Jesteśmy w kulisach. Tak, dwóch aktorów prowincjonalnych tak. Rano w przedszkolu tak. Za kulisami. Tak. Czyli to, czego nie widać. Bardzo dobra rzecz. Ten tak. Numer bardzo lubię. Bardzo lubię ostatni nasz numer, tak zwany prezent, co kręcimy reklamę, gdzie ja z Marcinem mam grać, reklamować sklepiki, sieć sklepów zoologicznych. A to nie znam. A widzisz, to okay. Numer, który trwa ponad 25 minut, fiu. Ale tam się bardzo dużo dzieje, więc ten numer bardzo lubię. Bardzo lubię Marcina piosenkę... Zostanę urażony. Nie, zostanę urażony. Którą śpiewał... Jejku, ale dziura w głowie. Frank Sinatra. Frank Sinatra, tak. No. Ta piosenka. A no teraz będzie też klimatycznie bardzo fajna. Poczekaj, mówimy o My Way. My Way, tak. Wersja angielska, znaczy francuska, oryginalna angielska Frank Sinatra, którą wszyscy znamy. I... Młynarskiego. Ale to nie Młynarskiego. I nie wiem, kto śpiewał. Nie wiem, czy nie Wodecki. Nie wiem. Kiedyś bardzo fajną wersję miał Stachurski. Żyłem jak chciałem. Tak, bardzo dobry tekst. Aha. Ukłon. Aha. Natomiast tak. Marcin... I potem Marcin to zrobił. Tak. Marcin, pierwszy nas tekst, chyba nie chcę skłamać, napisał Tomasz Jachimek. Okay. A potem Marcin chyba go przerobił. Aha. W każdym razie ten tekst to Marcin. No. No i tak, to jest bardzo ładna piosenka. Bardzo lubiłem i lubię do tej pory sketch Porodówka, czyli Dwururka. Bardzo lubię sketch Zaginiona żona. Naprawdę? No, tak. A ja nie. No, okay. Bardzo lubię Jasnowidza. A przepraszam, ale Zaginiona żona jest seksistowskie strasznie. Prawda? Dlaczego? No, jak to dlaczego? No Jezu, no. Jak masz taką kobietę, to ją kochasz. No. Przecież on ją przyszedł szukać. Dlaczego seksistowska? Jakby przyszedł, nie szukajcie takiej. To no może ale, tak. Ale kiedy się urodziła? No, to nie był grill. No jejku, no to tak? A zapytać się o datę urodzenia twojej małżonki? Dobra, nie, to się wytnie. 1 kwietnia, nie kłamie. To są jaja. 1 kwietnia, już niedługo. Okej, czyli masz parę takich, które po prostu mam, lubisz? Nie, no mam dużo, no naprawdę jest bo dużo ile, numerów. Słuchaj, ile numerów macie na koncie? Da się to policzyć? Da się policzyć, na pewno, no. Ale ile mamy, nie wiem. Okej, bo Beatlesi mieli ze 228 oficjalnych piosenek, Stonesi pewnie ze 400 muszą mieć, Dylan podobnie, prawda, przez te 60 czy 50 lat grania, a wy przez 25, no jest tych licząc numerów. Średnio... Po 5-8 na jeden program. 5 na ten 10. Za 200. 200 będzie. Do 200? Nie wiem. Ale to jest dobra rzecz. Policzymy kiedyś. Tak, zadanie dla archiwisty. Na dom, do domu na zalanie. Tak. I teraz tak. Ile zrobiliście numerów? Oficjalnych, bo nieoficjalnych. I teraz tak. Życie artysty kabaretowego to trasa. Trasa bywa przyjemnością, zabawą, ale też udręką. Udręką kiedyś. Kiedyś udręką. No bo jak nie było dróg po prostu, jak się jeździło, wiesz, z Lublina do Warszawy 3,5 godziny, no to
przepraszam, teraz godzina 20. Tak, tak, to prawda. A no, Lublin, a... Poznania, nie, no to była straszna udręka. I wtedy jeszcze... nas bardziej droga męczyła niż występy. Nie? Tak to jest. Było... Zresztą tak jak wszystkich, tak, którzy jeździli po Polsce. A też mówimy o czasach powiedzmy 2000-2015, gdzie graliście po 20 dni w miesiącu. No nie, 2015 nie, ale, no, ale do tego 2010, 2008, okay, no myślę, dobra, że tak, dobra, mogło, tak, dobra, dobra, mogło tak być. Wtedy, poszło, tak. Wtedy weszło nasze ograniczenie takie, że to jest 10 dni wyjazdowych, tak, plus tam jeszcze realizacji i tak dalej, to wychodzi zawsze te 15. Coś. Kabaret wprowadził taką zasadę. Tak, trzeba. Życia, no, i pracy. Trzeba, no, mieć jeszcze czas dla rodziny, dla, mhm, towarzystwa, dla siebie. Dla, no, siebie, no tak. Tak. Kołek kiedyś mi mówił właśnie, co to ja to jestem bardziej kierowcą niż artystą kabaretowym. Kiedyś tak było. Kiedyś tak było, bo tak naprawdę Waldek był jako techniczny u nas. Tak, no, tak, tak. Mój kolega z osiedla i tak, no, dalej. Tam. No tak, ale czasami też jeździcie, korzystacie z tego, że macie prawo jazdy i byliście kierowcami, więc Waldek mógł prowadzić, mógł zrobić trasę Lublin-Szczecin. Wrocław. Nie, 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 to jest za daleko. Kłamał. Chociaż może, nie, no zdarzało się, tak, zdarzało, no, się, tak. Jak, okay, jak siedział za kierownicą pan Waldemar, to... El Viernes, Waldemar. No właśnie, trasa i bankietowe życie. Cudowne. Tak? Och. Rozrabiałeś? Och. A któż nie rozrabiał? No po co jest bankiet? No po to jest właśnie, żeby... Chyba, że jest to bankiet, gdzie jest na przykład po festiwalu, gdzie się spotykamy wszystkie kabarety, mhm, za czym zawsze wszyscy tęsknimy, żeby się spotkać i tak dalej. No, tak. Cudowne czasy, mhm, ale i to były te bankiety, bo tak naprawdę bankietów po naszych występach biletowanych, czy tam bankiety po tak zwanych firmówkach, gdzie tam nas zapraszają, są oczywiście, no ale to wtedy człowiek jest stonowany, nie, no, różnie było, mhm. Mhm. Ale tak, no bankiet jest... Hasło bankiet, po prostu. Bankiet! Nawet właśnie w tej wersji Jabara jest to bankiecie, tak, prawda? No, tak, właśnie. Bardzo tak. Pięknie to jest tam napisane. No właśnie. Popularność, męcząca sprawa? Rozpoznawalność, etc. Czy to jest pytanie do mnie? Nie wiem, no. Nie dotyczy. Ja zawsze miałem z tym problem. No ja nie uważam, mhm, że jestem popularny. No nie jestem... gwiazdą, nie czuję się gwiazdą. Jestem osobą rozpoznawalną, tak, oczywiście. Natomiast no, ja nie mam z tym problemów. No, to jest część jakby mojego zawodu. No, mm-hmm. Nie mogę komuś odmówić zdjęcia, nie mogę być nieprzyjemny, szorstki, mm-hmm, i tak dalej. Nie pamiętam, który tam z tych artystów polskich powiedział, że jego popularność męczy, że on ma już tego dosyć. Nieważne, nie wchodźmy w ten temat. Natomiast ja, będąc młodym chłopcem i będąc w szkole zawodowej, kopałem rowy pod kable energetyczne i mam takie swoje powiedzenie, że ja już swoje doły na kable wykopałem. Okej, dobra. Czy postrzegasz siebie jako artystę? Jeżeli byśmy rozłożyli na czynniki pierwsze to słowo artysta, to tak. No bo kreuję, tworzę, jestem tworzywem, twórcą. Wystawiasz, jesteś oceniany. Jestem oceniany. Jesteś płacony. Tak, dokładnie, więc mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o takiego artystę, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o artystę, który jest artystą w kręgu artystów i tak dalej, no chyba nie. Mogę się tym poszczyścić, że nie zaliczam się do grona celebrytów, którzy są znani z tego, że są znani. Tak, to prawda. A propos celebrytów, gdyby, to zatańczyłbyś w Tańcu z Gwiazdami? Miałem propozycję. Tada! Kiedyż? Tak, teraz na początku gdzieś tam i tak dalej. Ale jeszcze w TVN-ie? Tak. Oj, coś nacisnąłem, nie wiem, czy działa. Działa. Była propozycja, tak, oczywiście. No. Jak wygląda składanie takiej propozycji? Z telefon, czy... No telefon do menadżera, menadżer potem się mnie pyta, no ale my tak dużo mieliśmy wtedy zadań, i że no, siłą rzeczy nie byłem w stanie. Natomiast, przepraszam, muszę przytoczyć tą piękną sytuację z moim bardzo dobrym kolegą Michałem Milowiczem, pozdrawiam Michała, który dostał angaż i no ja im tu wszystko pokażę, odwoływać wszystkie angaże, ja tu na scenie i pierwszego odcinka. I jest tak,
No co zrobić? Coś zrobić. Bardzo przykomiczna sytuacja. No ale tak bywa. No. Więc nawet. A wiem, że tam zasady jest tak, że jak tam idziesz do programu, to niestety tam te czasowe obwarowania są bardzo silne, bo są próby i tak dalej. I tak, dalej. Tak, wymagający format, że tak powiem, bo musisz poćwiczyć ten taniec, powiedzmy, jeżeli tak, nie 5 dni tak. tygodniowo, to 3 przynajmniej. A potem rzeczywiście jest próba w sobotę, a program w niedzielę. Gdybym był sam, pewnie bym się zgodził, natomiast no, nas jest trzech, też jestem odpowiedzialny za innych, więc no, nie możemy tak zrobić. Dobrze, ale tylko ty dostałeś? Dżabar czy Kołek nie dostali? Ale tego nie wiem. Aha, ciekawe. Tego nie wiem. Okej, okay, dobrze. Ale była propozycja i nie skorzystałeś. A teraz byś skorzystał? No nie, teraz już jestem za stary. Aha. No dobrze, a wtedy byś skorzystał, bo ty przecież nie jesteś tancerzem. Czy jesteś? Wiesz, no w teatrze miałem zajęcia z baletu, z ruchu, dobra. Wiesz, z takich postaw i tak dalej, więc skorzystałbym, nie? Bo tak wtedy myślę, że tam skoczyłbym na parkiet. Aha, okej, okay, okej. Okay. Mogłoby być śmiesznie. To na pewno. To na pewno. To okay. Na pewno. Dobra, a twoje wzorce, jeśli chodzi o artystę, czy też o aktorstwo, czy o występowanie, ktoś zrobił na tobie wrażenie? Jakiś Louis de Funès w młodości? No, Charlie Chaplin, no, o czym mowa, no, oczywiście. Charlie Chaplin, a kiedy dla mnie Bóg. Kiedy zacząłeś pierwszy film Charlie'ego Chaplina, pamiętasz? Gorączka złota. Dobra. Lata 70. Czyli miałeś parę lat. Gdzieś, tak, dokładnie. Aha. I ten sznureczek tych ludzi, co tak idą po tym śniegu. Aha. I w tej chatce taki, kurczę, i tak, co to jest w ogóle? Aha. I magia, że pierwsze w ogóle, że to kino nieme, że jest sam obraz z muzyką trzeszczącą. Ten. I ten facet jest, ja zamarłem, nie, no Charlie Chaplin. Co, jedzenie, sznurówka jako makaron, tak? Oczywiście, tak, gwoździe w tych zębach. Rok 1925, Gorączka złota. Gorączka złota, tak. A Brzdąc ci się podobał, Czarniego? Bardzo, bardzo. Nawet mam w domu gdzieś replikę z paryskich plakatów z kina. Taki oryginał gdzieś tam znalazłem na necie, go kupiłem. Piękna sytuacja. No Brzdąc, tak. Brzdąc chwytający za gardło, płaczliwy. Tak. Aczkolwiek numerem jeden dla mnie ze wszystkich filmów to jest Światła Wielkiego Miasta. Okej, okay, dobra. Ale Dyktatora też doceniasz? Nie, no oczywiście, że tak. No, tam nie ma ról słabych. No, to są, każda rola jest inna. Każda jest... No właśnie. Mało tego, ja bardzo żałuję, że bardzo dużo... znaczy, teraz nie wiem, czy by publiczność była zainteresowana, czy młodzież by była zainteresowana tego typu kinematografią. Natomiast bardzo dużo ja potem, jak szukałem wszędzie jakichkolwiek wydawnictw, bo mam i dwie autobiografie, mam pierwszą i tą ostatnią, mam dużo wydawnictw, płyt, filmów, nawet na VHS-ach gdzieś tak dalej, i bardzo dużo etiud jego filmowych, których nigdy ja nie widziałem w telewizji. No i to są tam pomniejsze. Takich właśnie pięcio-sześciominutowych takich, no ale to no, geniusz. No. Bardzo ciężki człowiek do współpracy, ale przez to był perfekcjonalistą. Wielodzietność, wielożeństwość, długowieczność, tak, mam nadzieję, tak, czego tak, ci tak. życzę. Tak, tak. Sprawność tak. jakaś tam. Ten. Tak, tak. Aha, tak, zawał w bębnie. Tak jest, tak, tak, tak. Aha. Słuchaj, a Robert Downey Jr. jako Chaplin w filmie Richarda Attenborough? Tak, bardzo dobry, okay. bardzo dobry. No troszeczkę ta rola go sfiksowała potem, on tak zniknął z tego powodu, bo mu troszeczkę odbiło, ale bardzo podobna rola była Jima Carreya w filmie o Kaufmanie. Kaufman, tak. Też go... Kaufman, Człowiek Księżyca. Tak, och, kurczę. No właśnie, jest jakaś cena za tą sztukę jest. Aktorską. Jest. U ciebie także? U mnie ceną jest życie rodzinne. Tego się nie da pogodzić. Tutaj bardzo ciężki wybór, tak jak wielu artystów. To nie jest tylko moja sprawa wyboru, ale no nie da się czegoś odrobić, kiedy poświęcasz się swojej pasji, a potem przyjeżdżasz i prezentami w ciągu godziny, dwóch dni, trzech. No nie da się nadrobić tego z czasu, niestety. No, tak to jest. Albo się poświęcamy szerokiemu gronu publiczności, a zaniedbujemy rodzinę, albo się poświęcamy rodzinie, a wtedy zostajemy już... No... Tak, albo są takie wyjątki, które
potrafią sobie poradzić. Gdybym miał dużego kampera i jeździł po Stanach, ciągnął ze sobą rodzinę, to tak. No właśnie. W związku z tym Charlie, twój synek, tak, to jest z powodu nie Charlie Sheena, tylko Charlie Chaplina. Nie, Charlie Sheena, nie. Charlie Chaplina, tak jak i moje Harley'e też są nazywane Charlie'my, także wiesz. Aha, dobra. A nie miałeś kłopotu z przeforsowaniem u Ewy czy u rodziców Ewy imienia? Nie. Nie, naprawdę? Nie. To przecież, bardziej rodzice Ewy jak zareagowali? Nie, no bardzo ładnie, oryginalnie i tak dalej. Ewie też się bardzo spodobał Charlie. Aha. Natomiast większy problem był w urzędzie, żeby zarejestrować. Mhm. Ale jak pan powiedział, że tu przyszedł niedawno mężczyzna, który był fanem Barcelony i nazwał córkę Barcelona, no to już powiedział, okej, okay, nie ma problemu. Tylko ta z ciekawości, a dlaczego Charlie Chap? Dlaczego Charlie? Ja mówię, no przede wszystkim to jest tak, że jestem wielkim fanem. Po drugie, jeżeli pójdzie w moje ślady, to bardzo bym chciał, żeby na przykład mam znajomości na West Endzie w Anglii, poszedł tam może na studia, może tam do teatru, a imię Charlie bym troszeczkę pomogło w tym. A, rozumiem, proszę bardzo podpisać. Tak, no ciekawe planowanie rodziny, drogi tato. Oczywiście nie mi wyznaczać im życie i tak dalej. No, ale no, jak nie ci. No oczywiście, że ci. No mi. No, Czyli myśli się kłębią i marzenia, prawda? Marzenia tak, no mam marzenie, żeby jeden z moich wychowanków, synków bądź córka gdzieś tam ze mną na scenie wystąpili. No oczywiście, bardzo bym chciał. No. Wiem, że to będzie Michał. Wiem. Charlie jest troszeczkę nieśmiały, jest bardzo przebojowy, ale on uwielbia być w kuchni, tak jak ja. On bardzo lubi gotować. Zresztą Michał ma ile lat dzisiaj? Michał ma 5. Aha, 5. To jeszcze kupa czasu. Tak. Zanim ten za 10 lat może. Ale dla niego nie ma problemu wyjść na scenę, wziąć mikrofon, poblablać, także nie. Dobra. Nie znam Michała, pozdrów, ale Charlie'ego znam i on ma twoją fizys. Ma swoją fizys. No to żaden nie będzie gruby. Kuba w tej chwili już mnie przerósł, już jest koszykarzem tego. Także... No, ale chodzi mi o to, że ta nieśmiałość u Charlie'ego, tak? Jakby w twoich marzeniach, czy też... Był konkurs, my prowadziliśmy taką imprezę i tak dalej. Był konkurs, Charlie tam wygrał, wziąłem go na scenę i chciałem, żeby powiedział coś. I widzę, jak niknie przestrach. Ja mówię, dobra, okej, nie, może przyjdzie czas. Tak jest. Nie róbmy traumek małych. Chyba, że już zrobiłem. Imieniem. Myślałeś o tym? Nie. Że możesz zaszkodzić Charlie'emu? Nie. A spotkało go coś w związku z tym niezwykłym imieniem? Pierwsze, jak usłyszą Charlie, to wszyscy śpiewają Charlie. Nie. Prawdę mówiąc, nie spotkałem żadnego innego mężczyzny, Polaka, a nawet, chociaż nie, mam znajomego w Chicago, który ma na imię Charlie, ale w Polsce nie spotkałem mężczyzny, chłopaka, który miał na imię Charlie. Także Charlie! Jedyny. Niepowtarzalny. Twój, własny, tak. Własnoręcznie, tak. Jarzem to nie chwaląc się, tak? Wzorce, czyli mówiliśmy o Chaplinie, jeszcze coś? Feldman, no proszę pana. Marty Feldman, czyli ukłon w stronę Igora, czyli Tofika. No. Tak, Tofik pochodzi z Igora, a postać w filmie Młody Frankenstein. Młody Frankenstein, tak. Zobaczcie koniecznie. Stare kino. Ale prześmieszne. To jeszcze jest to kino, które miało śmieszyć i dawać wartości niż zarabiać. To było takie... Nie przesłanie, że zarabiamy, tylko jednak bawimy. Aczkolwiek film jest oczywiście porąbany, jak to u Mela Brooksa. Ale tak miał być, no Mel Brooks był takim człowiekiem i tak dalej, on robił wszystkie tego typu filmy. No. Tak, dobrze. Czy Ptaki, czy Niemekino, czy... Niemekino? Tak. No czy tak. 1942. Drugi. No. Albo Historia Świata, tak? Och, piękny. Było. Tak. Jeszcze jeden był jakiś taki... O Hollywood, o kręceniu filmu, o tym środowisku. No to nie było Nieme Kino? Nieme Kino, no oczywiście. Gdzie w całym filmie pada jedno słowo, które mówi mim. Natomiast notabene. Właśnie. Marcel Marceau, no właśnie. A w Polsce ktoś jakiś był? Jakiś człowiek, artysta, aktor, kabareciarz? Jestem zachwycony, pomimo tego, że już go nie ma. Ale to był Jan Kobuszewski i miałem go możliwość poznania
bo my mieliśmy wspólnego znajomego. Aha. Znaczy mamy wspólnego Jana, znaczy on pracuje z nim, pracował z nim w teatrze i tak dalej. No. I mogłem go poznać, ale jakoś wstydziłem się. Po prostu przyznaję się, tak. A pan Jan wiedział, z kim rozmawiałem? Wiedział, kto zacz? Że ja? No. Nie, no tak, tak. Widział twoje numery, coś powiedział? Widział oczywiście. Zresztą to były urodziny, 50. urodziny Czarka Pazury. Aha, okay. Jako wtedy już w lokalach nie było wolno palić, a pan Jan się usiadł sobie przy stoliku, wyjął papierosy, pojawił się kelner z popielniczką. Wszyscy tak zrobili takie oczy. On jara, a my wszyscy wychodziliśmy na zewnątrz. Tak, tak, ale no. to ja bym nawet nie dyskutował z tym. Aha, Okej, Jan Kobuszewski, dobre. Wzorce omówiliśmy. Jan Kobuszewski, Piotr Frączewski. Piotr Frączewski. Tak. Przepraszam, a Frączewski za co? Za Franka Kimono, za pana Kleksa, czy za rolę dramatyczną? Za tak elastyczność odnajdywania się we wszystkiego rodzaju rolach. Mhm. Tutaj nie można go zaszufladkować, czy jest dramatycznym, czy jest komikiem, czy tak. jest... No, czy Kleksem. No nie. Czy Frankiem Kimono, tak? Tak. A rzeczywiście i w tych poważnych rolach też jest... Jak bardziej. ...poważnym facetem. No ostatnio Royce przecież. No tak, no. I to Tak, ale teraz wszedł Royce trzeci. Tak, ale jeszcze nie widziałem. Jeszcze ja też nie, ale wiesz, co się tam dzieje, powiedzieć ci? Nie, no nie no, mów powiem ci. Nie, mów, nie poczekaj, powiem nie, ci, nie bo mów, to jest ważne. Nie. To jest ważne. Nie chcę. Nie chcę wiedzieć. Ale chodzi o to, że... Stop, koniec! Ale chodzi o to, że akcja przenosi się do lat 60. do młodości tego Frączewskiego kierownika hotelu. I tu się pojawia Filip Pławiak jako młody Frączewski, tadał, a podobno miał charakteryzację i w ogóle, wiesz, ten. Oraz, uważaj, przy pomocy AI, Holoubek, ten aktor, ten syn aktora, ten reżyser, przy pomocy AI spowodowali, że Pławiak mówi młodym Frączewskim. O kurczę! No tak, no AI, technologia poszła tak, że... AI tak. Dostałam piosenki i występy Piotra Frączewskiego z lat 60. I melodykę wszystko wzięli? I jakoś to potem podłożyli. Oj, no to genialnie muszę Tak, być. Genialny to jest przykład dobrego użycia AI. No tak, no teraz wszyscy biją się aktorzy tam za wielką wodą, że niestety podpisywanie umów może być tylko jednorazowe, bo potem jest wykorzystywanie wizerunku i tego tak i do widzenia. Tak, tak. I naprawdę, no to... Co zrobić? No technologia jest nam potrzebna, tak. Ale czy w tym kierunku... Oraz czy nadążamy za technologią, prawda? Nasze rozwiązania, przepisy, zasady? No sami robimy te rozwiązania, no tak. Więc... No wiem, ale rzeczywiście... Co innego te urządzenia, które... Ja się na tym nie znam tak naprawdę, ale co innego, że jeżeli już urządzenie samo potrafi się uczyć, przetwarzać, wykonywać i tak dalej, bo to, no to takie... Jest to niepokojące oczywiście. Ale na szczęście my nie będziemy już żyli, jak tam będzie Terminator chodził. Tak jest. A kogo lubisz z braci kabareciarskiej w Polsce? Może jakieś kobiety? Bardzo cenię kabaret. Mniejszość kabaretowa bardzo, kobiety. Tu nie ma mniejszość kabaretowa kobiety. No, właśnie jest brak kobiet w kabarecie. No, zawsze kobieta była w kabarecie. To był... Taki po prostu piękny księżyc na czarnym niebie. Irena Kratkowska w Dudku. No kurczę, no proste. No, wszystkie piękne persony w moralnym niepokoju. Oraz Czerwony tulipan. Tak. No, u starszych panów Kalina Jędrusik chodzi i śpiewa. Tak, no, albo Kwiatkowska. Ale to ten kabaret też był troszeczkę inny z tego względu, że kabaret, spotkania kabaretowe w Polsce to polegały na tym właśnie, żeby było prześpiewane więcej. Było tego spotkania kulturalnego, takiego kawiarnianego, gdzie tak na przykład piwnica pod baranami to była sensu stricto sytuacja śpiewana, muzyczna. Tak. Pianinko zawsze tak, dokładnie, tak. No, plus jakieś komentarze i tak dalej. I zapowiedzi wiadomo kogo. Wiadomo, tak jest. A tutaj no i gdzieś te kobiety nam pouciekały. No być może z tego względu, że troszeczkę się humor podoszą, ale nie, no są, pojawiają się kobiety, one są cały czas. Natomiast tak jak powiedziałem, moimi ulubieńcami jest kabaret moralnego niepokoju. Wszyscy? Wszyscy, każdy? Są porąbani, ale, tak jak my, więc... Ale z Pakosińską na przykład, tak? Wtedy jeszcze. Też, no Magda też, no nie, to no, okay. Pakosa wiadomo, najbardziej rozpoznawalna kobieta z kabaretu moralnego niepokoju. I zobacz, co się stało, poszła do, prowadzi pytanie na śniadanie. No co ty na to? Jejku, no co ja na to? No niech prowadzi, no.
perlisty śmiech o poranku. Proszę bardzo, tak jest. I to jest właśnie to, jest, usłyszysz to, jesteś zarażony takim śmiechem, się chodzi. Tak jest, tak. Kabaret no. Jurki. Jurki, dobre, dobra, dobra. Bardzo lubię, uwielbiam. Sasia, Marylka, o, no już bez Wojtka, ale Wojtka tak samo. Kiedyś kabaret Limo, no teraz każdy osobno też genialny. Tak. No to, to jest mój rodzaj humoru po prostu, to te, te kabarety. Innych oczywiście też cenię, uznaję, może mnie mniej śmieszą. Okay. No, bardzo się przekonałem ostatnio do kabaretu KSM. Byliśmy razem w trasie, w takim byliśmy Polskie Nosy Kabaretowe i oni tam w dużym składzie byli razem z nami. Bardziej poznałem ich, może dlatego właśnie, że kiedyś nie znałem ich bardziej osobiście, a teraz mieliśmy moment porozmawiania, poznania się i tak dalej, poobserwowania, obejrzałem ich numery i tak, tak, KSM-y, Vitas. Dobra, jesteś po 50. Czuć? Jesteś woda oszukują. Jesteś po 50, witaj. Witajcie w naszej bajce. Tak jest. Ale wcześniej miałeś kryzys wieku średniego? Miewam czasami falę uderzenia gorąca i pocę się w nocy jak stary dziad. Ale nie wiem czym się oznacza nawet, jakie są objawy. No wiesz, oglądam się za młodymi dziewczynami, chcę samochód tak, sportowy. No, nadużywanie, takie zużycie po 20 latach pracy, wiesz, brak pasji do tego, co się a robi. A nie, pasję to ja mam. Aha, cały czas. Okej, czyli kryzys wieku średniego miałeś? Jeszcze przede mną. Dobrze, ale po 50 cię zaskoczyła? 50, powiem tak, do 30 roku życia życie było takie powolne. Jakoś wszystko się obserwowało, kontaktowało, zapamiętowało i tak dalej. Między 30 a 40, o aha, tak było. Dobra, i to jest gejzer sławy i popularności Ani Mrumru. Tak, o wiek. Właśnie może dlatego, że było tak intensywnie i tak bardzo mocno skupiające na pracy, to się nie myślało o wieku, o konsekwencjach, o rzeczach, które się robiło, więc może dlatego tak szybko przyleciało. I potem te 40 lat to jest taka sytuacja... No już człowiek, znaczy człowiek, ja, no, więc jaki tam człowiek. Bardzo dużo sytuacji rodzinnych, bardzo sytuacji, więc tu tak wiek, co aha, roku tak. No kryzysy. A może to jest to właśnie, że, chociaż nie chcę na to zganiać. No ale no i teraz 50. I? No i co, to jest tylko cyferka. Dobrze. Dobrze. Powiedzmy, że ci uwierzyłem. Jesteś wielbicielem męskiej biżuterii? Tak, tak, bardzo. Specyficznej? No, rock'n'rollowej. No. Ja kocham motocykle, kocham rock'n'rolla, więc tego, no, starałem się dzisiaj nie założyć dużo śrubek, także... Okej. Okay. Właśnie poza kabaretem motocykle? Motocykle. To już nie jest tylko jeden? Całe życie. Jeden, no na wielu się nie da. Kiedyś tam posiadałem dwa na raz i tak dalej, ale nie da się. Natomiast tak, motocykle. Siąść duże, warczące między nogami. Kiedyś to była kobieta, a teraz motocykl. I jechać powoli w stronę gór, z tych Mysłowic swoich? Tak. Robisz tak? Czy nad morze? Tak. No na przykład w tamtym roku pojechaliśmy z klubem do Grecji. I w ciągu 11 dni tam parę tysięcy zrobiliśmy. Piękna wyprawa. Na jakąś wyspę dotarliście, czy tylko Peloponez? Nie, nie. Na Siwocie byliśmy, a potem dalej tam. Trochę żeśmy pojeździli. Super. I jaki masz motor? Harley Davidson. Harley Davidson. Original Davidson, tak? No nie original, tam a, jest poprzerabiony. A kierownica tu, czy tu? Ostatni był tak. No ja Jesus Christ Superstar, bo tak, no teraz będzie troszeczkę niżej. Aha, czyli cały czas Easy Rider. Kaski jakieś masz szczególne, czy to dla ciebie nie ma znaczenia? Nie, bo... no, miałem. Są szczególne z tego względu, że jak był otwarty, no to miałem pełne zabudowy. Teraz będę miał troszeczkę zamkniętego, więc będę miał pewnie typu orzeszek albo bycze jajo. ale no to... Najważniejszą rzeczą dla mnie na motocyklach jest to, że nie sztuką się rozpędzić, sztuką zahamować, a potem bezpieczeństwo, czyli ubranie, skóry, kaski, no to na tym nie można. Skóry z naramiennikami tutaj też na karku, tym nie można oszczędzać. Bucior. Tak, bo to zdarza się taki moment, że stajesz i na przykład się wywracasz, bo noga ci ścierpła, no to trzeba się zabezpieczyć. Okej. Okay. A co z tym golfem, powiedz mi? Cudowna sprawa. Naprawdę? Cudowna... Wciąż jeszcze znaczy, macie taką... Ja od 2 lat nie, no bo
ze względu na to, co tam się w moim życiu działo i tak dalej, no, w golfa można grać w momencie, kiedy ma się tak świeżą głowę. Głowę nieobciążoną jakimiś tam rzeczami, bo trzeba się wyłączyć. Aha. Jednak to jest gra, która wymaga naprawdę dużej koncentracji, natomiast genialna. Polecam wszystkich, proszę Państwa. Poza tym no, mamy geniusza w golfie, Polaka, który w świecie robi wielką karierę, Adrian Merong. Pozdrawiamy i całą jego rodzinę, team wszystkich. Sami Państwo widzieli. To jest coś takiego, że w momencie, kiedy jeździmy po całej Polsce i nagle przychodzi moment, kiedy możemy się wyłączyć na 5-6 godzin spaceru po zieleni, po obcowania, no genialne. Mhm. Jest naprawdę bardzo fajne. Tym bardziej, że telefon trzeba odłączyć, grać. Dobra. Jak to mówią, przepraszam, teraz użyję takiego sformułowania. Co prawda jest to najbardziej wkurzający spacer na świecie, ale, ale niewiele sportów jest takich, gdzie można zapalić cygarko, napić się whisky. Rozumiem. I też jest to, że tak powiem, też sport grupowy, prawda? Musisz się rozebrać, grupa mężczyzn. Tak. Samym też można, oczywiście. No tak, tym bardziej, że się gra z własnym wynikiem, sam ze sobą grasz. Jasne. Tak, ale to zobacz, są zawody w wędkarstwie aktorów i są mistrzowie, prawda? Nie rozumiem tego. A tenis i Karol Strasburger? No, sportowcy, tak oczywiście. No, też nie, albo Jan Englert? Nie, do tej pory. No, Marcin Daniec. Daniec! To, wszyscy, no to nie. To nasz wiesz, Daniec, tak. Super, no bardzo. To, Tomasz Jachimek. Teraz Sasza Rzejmos z Jurków. Tam, nie, tam cały czas ta grupa rośnie. Jeszcze ten Malinowski z Koszalina tak. Próbował, ale chyba mu nie szło w tym tenisie. Nie, no cały czas grał, przecież on nawet ma kort przy domu. No ja wiem, że ma, ale... No tak, ale mu nie szło. Jakiś taki... Nie powiem ci, nie wiem. Nie powiem ci, nie mówmy tego głośno, ale nie, no słuchaj, każdy sport, kiedy gromadzi wokół siebie grupę przyjaciół, kumpli i tak dalej, żeby poobcować, odłączyć się, to jest genialna sytuacja. Tym bardziej, że my jesteśmy takim narodem, który, znaczy to już się zmieniło, ale kiedyś no, nie bardzo byliśmy do ruchu tacy zapaleni, do sportu, a teraz jednak to idzie fajnie, że mamy tę sytuację takie. Tak jest, one są potrzebne. Dobra. Ostatnia kwestia, tatuaże. Chcę cię tylko zapytać krótko, kiedy pierwsza dziara była zrobiona? 92 rok. Masz 20 lat. 20-letni Michaś, tak? Dobra. Gdzie, co i dlaczego? Co cię do tego skłoniło? Znak skorpiona, znak zodiaku. Po prostu. Tak, sam sobie zaprojektowałem, kolega zrobił. Dobra. A potem to już jest lawina. Potem nawet projektowałem, nawet jeden wygrał w Holandii, drugie miejsce zajął na konwencie tatuaży. Mhm. Do dzisiaj jest rozpropagowany po całym świecie taką syrenę tribala. Kocham tatuaże, robię wszędzie. No teraz brak czasu. No. Pozdrawiam Jawora. Mam nadzieję, że się spotkamy. Twojego artystę, tak? Tak, mojego. Czy dzisiaj tatuatora. Da się policzyć te twoje tatuaże? Da się, oczywiście. No, ile ich jest? No nie, no tak to nie powiem. No nie, no plecy z przodu, tu, rękaw. Będzie ich przybywać. W miarę oczywiście wolnego czasu. Aha. Okej. I co tam jest? Jakie tam są motywy? Każdy ma swoją historię. Czas odpowiedni, emocje. Symbol czegoś, tak? Tak, dokładnie tak. Na przykład? Powiedz jedną historię. Jednego tatuażu. Jednego? Tu mam wytatuowaną głowę kobiety. Pokaż. No. Tak. Ta cię bierze. Ta mnie bierze, to mam taką głowę wytatuowaną. Ona trzymana jest za włosy, tak, uciętą głowę tu widać. To jest taka moja przestroga. Dla siebie? Dla siebie. Dobra, fajne, mocne, bardzo dobre na koniec, powiem ci. Wiesz, przestroga. Dziękujemy! Poczekaj, przestań się wygłupiać. Przestroga. No właśnie, dobra. Drogi Michale, no to powiedz mi, czego ci życzyć w dniu 1 marca 2024? O kurczę, teraz mi zabiłeś gwoździa. Możesz mi pożyczyć 200. Jakieś marzenie, no. Przecież masz marzenie. Mówisz, abyśmy się spotkali tego marca za 10 lat. Dobra. Wchodzę w to. Zaklepane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Wójcik, ojciec Charlie'ego, Julii, Jakuba i Michała Juniora. Obecnie w związku, nadal w kabarecie Ani Mrumru i chwała Bogu, bo przecież potrzebujemy tych no, klaunów, którzy są jednocześnie inteligentni. Tak? I za to ich lubimy. To dobrze, że nie tych strasznych klaunów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Andrzej Sołtysik, zapraszam.